punktu sprawozdanie z bieżących prac zarządu. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, proszę. W miesiącu maju zarząd spotkał się na 5 posiedzeniach roboczych. W tym miesiącu przewodniczący Sławomir Góra brał udział w szeregu spotkań dotyczących problematyki rozwoju naszej dzielnicy. I tak, 2 spotkania odbyły się z inspektorem na temat pielęgnacji oraz wycięcia drzew. Kolejne już z wykonawcą, który będzie zajmował się właśnie pielęgnacją zieleni. W terenie dzielnicy, jak też w siedzibie rady, spotkał się przewodniczący z wykonawcą monitoringu, który będzie na osiedlu Kazimierzowskim. W Zykicie odbyły się 2 spotkania. Jedno dotyczyło realizacji zadań bieżących, zaś drugie zadań planowanych. Odbył tak samo objazd z inspektorem obecnie realizowanych zadań. W Straży Pożarnej było spotkanie dotyczące imprezy plenerowej na Zalewę, które się odbędzie 2 czerwca. Spotkał się przewodniczący zarówno z przewodniczącym Rady Nadzorczej, jak też z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, które to spotkania dotyczyły realizacji zadań, które będą robione przy Arce. W szkole numer 100 spotkanie dotyczyło realizacji zadań remontowych tejże placówki. Brał udział także w święcie Szkoły Podstawowej 86, jak też w imprezie sportowej organizowanej przez Gimnazjum Salezjanek. Jeszcze było jedno spotkanie w Zykicie, które dotyczyło przekazania koszy na odpady komunalne. Członek zarządu Tomasz Grzyb brał udział w spotkaniach, które dotyczyły przygotowania imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz obchodów 25-lecia ZHP. Uczestniczył także w przeglądzie twórczości dziecięcej w szkole Salezjanek. Brał udział także w finale Nowogródzkiej Ligi Mistrzów oraz razem z panem przewodniczącym Malarą brali udział w obchodach i składaniu kwiatów. Obchody dotyczyły 69. rocznicy bitwy pod Monte Cassino i kwiaty zostały złożone przy obelisku, który znajduje się przy rondzie kacmerzowskim. W tymże miesiącu wysłano następujące pisma do Zykitu w sprawie wykoszenia trawy przy obelisku na skwerze koło ronda kacmerzowskiego, w sprawie naprawy koszy. Koło Gimnazjum Salezjanek. Kolejny do Zykitu wyznaczył przejścia dla pieszych na ulicy Pokrzywki od strony wjazdu od Marii Dąbrowskiej oraz likwidacji ławki na Strusie 18. Do Straży Miejskiej zostało skierowane pismo w sprawie usunięcia śmieci, które znajdują się na lądowisku helikopterów koło szpitala Rydygiela. Do wszystkich szkół dzielnicy, podstawowych jak i średnich, wystosowano zaproszenie do wzięcia udziału w akcji Tanio Wieńczyce polecam. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Informatyki, wysłano pismo w sprawie warunków technicznych podłączenia zespołu szkół do E-Krakowa. Do mieszkańca osiedla Albertyńskiego. Tu była odpowiedź odnośnie zdewastowanego przez samochody. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Administracji. Pismo w sprawie zajęcia terenu zielonego przez harcerzy w czasie pikniku, który odbędzie się 2 czerwca. Do Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dotyczyło to pismo udziału dzielnicy w kampanii Postaw na Rodzinę. Do Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Ruchu pisma zostały skierowane z prośbą o egzekwowanie kar za nadmierny tonaż samochodów, tutaj chodzi o teren koło sklepu Polo. Do Straży i Policji prośba o wzmożenie kontroli w rejonie Plant koło Gimnazjum Salezjanek.
do jednego z mieszkańców na osiedlu Strusia wysłano odpowiedź w sprawie parkingu dla niepełnosprawnego. I komendanta Straży Pożarnej w sprawie wyposażenia, zaprezentowania wozu bojowego na imprezie, która będzie 2 czerwca. Dziękuję. Pan Stanisław Góry teraz może przedstawi. Proszę Państwa, odbyło się 4 delegowania. Pani Hałacińska Halina odbył bieżące utrzymanie okupu jordanowskich. Pan Adam Robert odbił remont dowodnika przy basenie klubu sportowego Wanda. Pani Łoś Agnieszka brała udział w otwarciu ofert wymiana drzwi wejściowej Szkoły Podstawowej 101 i pani Aksamil Urszula udział w otwarciu ofert przedszkola 142 na remont elewacji. Prezentacja odbioru wykonanych zadań od dnia 26.4 do dnia 23 do dzisiejszego. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, to w protokole nie było żadnych tutaj uwag na ten temat. Podłączyłem tylko zdjęcie wyglądu ogródka jordanowskiego, osiedle Kazimierzowskie 7. Następnie odbiór remontu chodnika przy basenie ulicy Bulwarowa, gdzie uczestniczył jako delegowany członek Rady pan Adamek Robert. Tu były dosyć takie wgłębienia, tworzyła się woda, zapadliska, w związku z tym ten teren został podniesiony, wyrównany i widać to, proszę Państwa, gdzie piasek jest i jeszcze pozostałość piasku, który to miejsce było remontowało. Następnie tutaj były te schody takie dosyć walące się z boku, te filarki i zostały wyremontowane do sprawności doprowadzone. Tyle, proszę Państwa, co było do powiedzenia odnośnie tych spraw związanych z zareagowaniem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie bieżących prac zarządu? Bardzo proszę. Nie widzę. A więc przechodzimy do kolejnego punktu.